Próbny egzamin rozpoczął się punktualnie o 9 rano. Rozdano arkusze egzaminacyjne i licealiści rozpoczęli zmagania z zadaniami i zagadnieniami maturalnymi. Próbna matura z Operonem to coroczny projekt, w ramach którego zostaje bezpłatnie przygotowany próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Egzamin odbył się po raz pierwszy w grudniu 2007 roku. W związku z tym odwiedziliśmy drugie liceum ogólnokształcące w Świdnicy, które uczestniczy w tym projekcie. W tym roku każdy z maturzystów podejmie próbę zdania 4 egzaminów. Wczoraj zdawali uczniowie język polski, dzisiaj matematykę, jutro język obcy, natomiast w piątek każdy może wybrać sobie jeden jeszcze przedmiot dodatkowy, który będzie w piątek mógł zaliczyć. Przypominamy, że w roku ubiegłym drugie ELO w Świdnicy mogło pochwalić się 100% skutecznością swoich uczniów w zdaniu egzaminu dojrzałości. Cieszymy się bardzo, że od kilku lat wszyscy nasi maturzyści drugiego liceum ogólnokształcącego zdają maturę. Liczę i trzymam kciuki za to, żeby w tym roku powtórzyć ten sukces. Arkusze i klucze odpowiedzi do wszystkich próbnych egzaminów będzie można uzyskać następnego dnia rano. Zostaną opublikowane w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej oraz udostępnione na stronach internetowych www.edulandia.pl oraz www.operon.pl.